Witamy Was serdecznie na kolejnej wyprawie. Ze mną RSC Urbex. Siema. Cześć. I kino. Kino, kino, jeszcze raz kino. W którym, jak już wiemy, zamordowano młodego człowieka. I jesteśmy ciekawi, czy z tego powodu jest tutaj aktywność. Czy jego dusza tutaj została. Sprawdźmy to. Bo tutaj mamy tą piwnicę. Tak, tu jest piwnica, w której poprzednim razem, jak się weszło, to było tak strasznie dziwna atmosfera była. Trzeba uważać, bo schody strome. Ale fajnie, to jeszcze nie byliśmy. Kto malutki, ten się zmieści. No mało. Tu jest taki przedsionek zwyczajny. Nic specjalnego. No. Co, idziemy dalej, nie? W którym miejscu taka najbardziej, największa by mogła być tam? To trzeba wyczuć. Nie, ci powiem. Z doświadczenia. Trochę zalało. To też jest taki przedsionek dziwny. Koleżanka się cieszy. Uwaga, bo trochę może być mokro. Kolejny raz. Ekipy nie ma. Tutaj. Oh shit. Tylko uważajcie, bo mostek jest taki dosyć niestabilny, ale myśmy ostatnio czuli tutaj się dziwnie. I tu dobrze by było przeprowadzić sesję. No jakiś kurde, co to jest, jakiś zbiornik czy co? Nie wiem, bo... To zostało zalane. Co tu tak naprawdę było, to nie wiemy. No jest woda. Można tam przejść. Tam można przejść. I mi się wydaje, że jeżeli mieliby gdzieś to ciało wrzucić, to właśnie tu. Uważajmy na podłogę, spójrzcie. Tak, uwaga, bo są dziury. To może w tym miejscu. Tu jest w sumie samo... Bo można powiedzieć serce kina, bo tu było całe ogrzewanie, cała maszyneria, całe kable. A najwięcej właśnie rzeczy było tu. Deszcz. Wręcz. To jest creepy w chuj. No. Utopiłby się wszyscy. Nie no. Ja byłam 3 lata, więc nie? Tak, słyszałem. Co to było? Nie wiem. Kto to zrobił? Ale co? Nie ja. No tak... Serio? No nie ja. Wiesz co, ja nie słyszałem. Słyszałem. Kurde, mi się, że to Margo. Słyszałeś? Właśnie nie, teraz mnie wystraszył. No nie, serio, mówię ci. Też słyszałem. Ja to normalnie tak, bo ktoś mówi, aż mnie ciało teraz dzieł, nie? Nie, nic nie słyszałem. Nie, ja przysięgam. Nie. Proszę, to może coś usłyszałem. To by słyszałem. Ja też coś mówię. Kochani, pewnie będzie to słychać na filmie. Jeżeli było, to będzie to na pewno słychać. No, ale to czekaj. Czy jest ktoś tutaj ze mną? A czy może się ktoś z Was odezwać? Bo to, że tu jesteście, to, że tu chodzicie, to... Już wiem, ale gdybyście tak mogli pokazać swoją obecność również przez SB7. Czy to tutaj zostało wrzucone ciało tego młodego człowieka, który zginął?
Jeżeli nie chcesz odpowiedzieć, podejdź do urządzenia. To też w zupełności mi wystarczy. Bo to, że tu jesteś, to da się wyczuć. To dlaczego nie chcesz ze mną porozmawiać? Czy to jest jakaś totalna cisza? Totalna cisza. Nie ma nic. Dalej nic. Cisza niekoniecznie oznacza, że to nie zmieniła. Słyszę, tam teraz coś się ruszy. Cały czas, aby ktoś tam łaził. No i słychać. Czy jesteś tutaj ze mną? Podejdź jeszcze raz do urządzenia, jeżeli tu jest. Proszę. Proszę podejść. Zapisz. Pokaż, że tu jesteś. Wszyscy cię słyszymy. Wszyscy cię czujemy. To muzyka, super. Muzyka, nie? Muzyka, wydaje mi się. Czy to ty robisz tą muzykę? Ej. Góry muzyka, nie? No. Czy się ona w odcisku? Proszę, podejdź do urządzenia, jeżeli ty to wywołujesz. Nie bój się. Już raz podeszłeś. Podeszłaś. Podeszliś. Nie bój się, podejdź. Podejdź, tak, podejdź, podejdź. Nie bój się. Podejdź. Widzę, że jesteś. Podejdź, proszę. Porozmawiać z B7. No dobrze, to jeżeli nie chcesz podejść i nie chcesz ze mną porozmawiać, w takim razie żegnamy się tutaj z tobą. Jeżeli pójdziesz za nami, tam wyżej też zrobimy sesję, to zapraszamy do rozmowy i do aktywności. Ewidentnie, że tam ktoś jest. Co jest dziwne, bo ostatnio tego nie było. Tak. Właśnie weszliśmy. No dobra, tutaj tam są te drzwi pokrywane. Idziemy najpierw do tych drzwi? Tak, idziemy najpierw do drzwi. Tak, przy okazji. Pozdrawiam pana, z którym byłam tutaj ostatnio, a który wyciął mnie ze swojego filmu. I to były te drzwi, które się ostatnio poruszyły. Które są ciężkie i... No tak, no choćby... Nie mają możliwości. Nie, nie ma szans. Na wiele tu było to starostwo. Tak zwana solo baluwa. No jak będziemy ciszej, to coś usłyszymy, tak jak on. Mysz. Tu jest scena, na której
grały zespoły. Tak, wtedy była ogólnie ta sala, nie tylko restauracja. To jest sala balowa. Generalnie tam jest recepcja z tyłu. I nie wiem, powiedzcie mi, jak się tu czujecie? Dobrze? No, w tym miejscu okej, bo może większa przestrzeń. O, mi się już znowu zaczyna taki... No tutaj już teraz... Niepokój takie, obserwuje mnie ktoś. Czyli powtórka z rozrywki z poprzedniego razu. Tu masz wejście. Bo niestety poprzednim razem... Łazienka jakaś, nie? Nie mogłabym wam pokazać całości. Tu jest... Tu się właśnie zastanawiamy, co tu jest, bo tu niby jest kuchnia. To jest stara kuchnia jeszcze. No na pewno, bo tutaj... Jeszcze tam pisze Związek Radziecki. Tu były jakieś szafki. Tu jest. Wanna. Łazienka z wanną. Proszę, niestety nie będziemy tam wchodzić głębiej. Informacje. Tak się zastanawiam, gdzie mogłaby być największa energia stąd. Tam na dole była mega. Ale tu też. No, te drzwi chyba. Nie. Słyszałem takie chodź, nawet. No bo coś tu jest. Tu jakieś stare drzwi, niewykorzystane materiały. Ubikacje, to nie będziemy ich zwiedzać. Krzesełka. To jest w tej sali są te krzesła, to jest aha. Tak, tak. Tutaj. Ja cały czas nie wiem, czy słyszycie, ale coś stuka. Będziemy cicho to uwaga na sufit. Czekaj chwilę, poświeć mi tam. O, ty chciałeś zobaczyć ten taśmę, nie? Pojęcie. No. A no tak, rzeczywiście. Widzisz? Aha. To jest rzeczywiście. Ale było, jakby ktoś chodził. To deszcz, ale... zawilgocony. Patrz. Oczywiście tutaj jest scena jeszcze, nie? Warto ją zobaczyć. Za sceną jest, tam jest ciekawy. Tylko uwaga, żeby nie iść. Pod tym sufitem gdzie? Bo tu... I tu jest balkon, na balkon też jest wejście. Gdzieś może być trudniej. Coś usłyszeć, bo oni tam się drą strasznie. Dni filmu Radzieckiego. Od 1 listopada do 10 listopada 65 roku. Więc kino jest mega stare. Chodźmy za scenę. Tutaj
sumie nie ma nic za bardzo ciekawego, są łazienki. Tam jest z tyłu biuro, więc nie będziemy tego pokazywać. Sufit jest w tragicznym stanie. Tu jest wyjście z powrotem. Tu już w sumie nic nie ma. Były takie jakieś małe biura, kamerliczki. Strasznie klaustrofobiczne. Było takie biuro, gdzie coś było, jakieś papiery tu. Było gdzieś, tu no. Mogłaby być jakaś. Przedsiębiorstwo powiatowe okręgowy rząd KIM w Katowicach. Mhm. No to jest KIM. No tak, bo to jest straż pożarna połączona z KIM-em. Aż dziw, że to jeszcze tyle żelastwa jest. Witamy was serdecznie. Czy jest tutaj ktoś ze mną? Przychodzimy do was w szacunku, w pokoju. Dziękuję. Chcemy porozmawiać, nie chcemy wam zrobić krzywdy. Tak, super. Cieszę się, że jesteście ze mną. No, to proszę. Powiedzcie mi proszę, jak macie na imię? Czy możesz podać liczbę? Jeżeli możesz, podejdź proszę. Z rosyjskich głosów. Niewyraźne, ale jest dosyć dużo. Czy jest tu dusza zamordowanego chłopaka? Czy chcecie nam coś powiedzieć? Nie? A czy ja mogę pytać was o coś? Czy nie przeszkadza wam nasza rozmowa z wami? Dziękuję. Tak i nie. To ci, którzy chcą porozmawiać, bardzo proszę, żeby odpowiadali na pytania, jeżeli mogą. Ile macie lat? Dużo. Potrzebujecie pomocy? Czy ktoś nie pozwala wam odpowiadać?
Czy chcielibyście stąd odejść? Ktoś tutaj umarł? Czy potrzebujecie modlitwy? Możesz podejść do tego urządzenia, bo widzę, że jesteś blisko. Czy to wy się tak ruszacie? Tak, że cały czas tu ktoś chodzi. Dobrze, w takim razie dziękuję wam za rozmowę. Porozmawiamy jeszcze z wami troszkę później. Do widzenia. Czy to wy się tak ruszacie? Niebezpieczne. To jest skrzynka go, coś tam. Jeżeli znalazłeś tą skrzynkę, przez przypadek nie niszczy. Zapoznaj się z zabawą na www.opencaching.pl. Caching. Nie wiem. Tak, była taka zabawa. Wejść, żeby na tym balkon iść. Gdzie? Gdzie skakał? Nie ma innego żeby. No oto moi drodzy, widok z balkonu. Tylko uwaga, bo tu on już też nie jest w najlepszym stanie. O, wyjście już jest trochę lepsze niż wejście. O dziwo. Niestety drzwi nie chcą się tak na złość ruszyć. Tam na dole, nie? Zwłaszcza. Te kroki. No. Do góry. A na dole to... Nieprzyjemne. Co tutaj zrobimy, żeby tak być? Serio, tak. Rozgadanie mojej duszkowie. Przychodzimy do nas w pokoju. Przychodzimy porozmawiać, nie chcemy nam przeszkadzać. Jesteśmy tutaj na chwilkę dla was, żebyście mogli sobie z nami porozmawiać, widzę, że jesteście chętni. Jak moglibyście podejść, to byłoby ekstra, żebyście pokazali swoją obecność również poprzez to urządzenie. Powiedzcie mi proszę, jak macie na imię?
prostu jest. Teraz tak, możecie teraz, jeżeli macie taką możliwość, pokażcie nam muzykę, chętnie posłuchamy. Pokaż, że tu jesteś, zrób cokolwiek, rzuć czymś, porusz, dotknij kogoś z nas, pokaż się jakkolwiek, dotknij urządzenia. Tak, żeby zapisało. Ty możesz to zrobić? To mokry zasób? Słyszeliście ten stuk? Czy to ty stuknąłeś? Stuknęłaś? Stuknęliście? Czy możesz to powtórzyć? Stuknij jeszcze raz. Albo podejdź do urządzenia, bo widzę, że jesteś tu blisko, ale nie chcesz podejść. To wy byliście? No. Nie. A. No. Tak, to jak możesz stuknąć, to proszę stuknij. Albo podejdź do urządzenia, jeżeli nie możesz zrobić tego drugi raz. Że jesteś coraz bliżej, proszę podejść. Dotknij urządzenia, niech zapiszcie, tyle wystarczy. Wydajesz te dźwięki? Tak? Dziękuję. Wiemy już, że tu jesteś. Podejdź do urządzenia. Pokaż nam. Czy stoisz teraz obok mnie?
nami. Zostańcie tutaj. Postaramy się was jeszcze odwiedzić za jakiś czas, a na ten moment dziękujemy i do zobaczenia. Moi drodzy, jesteśmy właśnie po zwiedzaniu kina. Dziękujemy za obserwowanie naszego kanału, ich kanału i do następnego. Cześć. Cześć.